Witamy wszystkich serdecznie, Więckowski Marcin z tej strony, startujemy z byczym podcastem numer 4. Planowo to miało być już piąty odcinek, ale niestety problemy techniczne przy poprzednim nagraniu powodują, że będziemy gadali między sobą przynajmniej po raz drugi o tym samym. Jest ze mną Bartek, czyli dwa łańcuchy. Cześć Bartek. Cześć. Jest z nami również po raz pierwszy Marek. Marek to założyciel strony www.chicago-bulls.pl. Cześć Marek. Cześć. Nie będziemy wychodzili poza te ramy, do których chcemy Was przyzwyczaić. To znaczy porozmawiamy dzisiaj o trzech tematach. Pierwszy to dwaj nowi guardzi w rotacji Chicago. Mowa tutaj o ex-koledze Lauriego Markkanena z college'u, czyli shooting guardzie Roel Alkins. I drugi zawodnik to Antonius Cleveland, którego kontrakt Chicago przejęło pod koniec poprzedniego tygodnia. Drugim tematem będzie pytanie, które nam postawił jeden z naszych słuchaczy. W końcu mamy pytanie od słuchaczy. To znaczy, czy jeśli my moglibyśmy o tym decydować, to Chicago powinno w tym roku grać o playoffy i wydać pieniądze w latem 2019 roku, czy jednak znowu żmudny tanking na słabym wschodzie i kierunek po jak najlepszy prospekt w drafcie. I punkt trzeci to temat, który posunął nam Matt na shoutboxie na stronie. Jak oceniamy rynek transferowy w ogóle w NBA? Kto poczynił najlepsze, kto najgorsze ruchy? I gdzie w tym w całym wariactwie tego lata plasuje się Chicago? Okej. Okay. Dwaj nowi guardzi, o których mało można powiedzieć, bo jeden żył w cieniu najpierw Markkanena, potem Aitona w Arizonie. Drugi to gość, który zagrał naście spotkań w NBA, ale większej kariery do tej pory nie ugrał sobie. Bartek, zaczynaj. Co myślisz o tych dwóch kontraktach, o tych dwóch graczach? Myślę, że Alkins będzie takim zamiennikiem Nuaby w tym sezonie, bo chyba już odpuściliśmy ten temat. Trochę chyba większa wersja Nuaby po prostu i tyle, więcej nie za bardzo da się powiedzieć. Wyskok bardzo mocny, dużo zbiera, dobrze broni, wydaje się przynajmniej, że tak będzie. A co do Antoniusa Cleveland, to już w ogóle nie mam zielonego pojęcia. Gdzieś tam spoglądałem na jego statystyki. Rzuciło mi się w oczy jedynie, że jego procent zrzutów osobistych to nawet nie 60%, więc... Ale z obwodu 70%. No tak. No nie wiem, ciężko. Nawet do dzisiaj zapomniałem, że kogoś takiego pozyskaliśmy, więc myślę, że jego rola nie będzie jakaś duża i za bardzo bym wagi do tego nie przykładał. Wolałbym, żeby Alkins dostał szansę, ale obawiam się, że częściej będziemy widzieć Blakeneya, którego ja nie za bardzo jakoś chcę oglądać w pierwszym zespole. Wolałbym Alkinsa. Zobaczymy, jak to będzie. A jeszcze świeży temat. Ryan Arcidiacono, o którym mieliśmy już nie rozmawiać, a który jednak podpisał częściowo gwarantowany kontrakt z Chicago. To tylko taka zmyłka na przedsezonowy camp i potem pójdzie do Windy City. Czy widziałbyś jakąkolwiek szansę, żeby on był tym trzecim playmakerem w drużynie? Myślę, że nie. I mam nadzieję, że nie. Ale chyba Chicago wolą się zabezpieczyć jednak na tą okoliczność, jakby ktoś miał wypaść, i wolą mieć kogoś w zapasie, niż później gorączkowo szukać jakiegoś wolnego agenta do podpisania czy jakichś wymian. No tak naprawdę jest Chris Dunn, a reszta to jest jedna wielka niewiadoma na jedynce. Jak oni zabezpieczają się Ryanem Arcidiaconą jako trzeci playmaker, to ja już wolałbym Łukasza Koszarka. Marek, a co ty myślisz o tych dwóch zawodnikach? Alkins i Cleveland. Czy dla mnie to są typowe, może nie zapchaj dziury, ale takie uzupełnienie składu, zawodnicy, którzy raczej nie dostaną dużych minut. Jeśli chodzi o Rauliego Alkinsa, to być może został sprowadzony po to, żeby poprawić samopoczucie Markkanena, bo panowie już się przywitali na Twitterze, widziałem. Chyba się w miarę lubią, więc może to jest dla naszego lidera jakiś taki ukłon w jego stronę. Bo jeśli chodzi o same możliwości Alkinsa, no to nie śledzę NCAA, ale gdzieś tam popatrzyłem po statystykach, no nie jest najszybszym na pewno guardem i raczej nie widzę go jako jedynkę, bo statystyki na poziomie 2 asyst na mecz
jakoś nie wskazują na to, żeby miał dobry przegląd pola, chociaż wymieniane to było w Draft Combine jako jego zaleta, więc to jeszcze zobaczymy. Jeśli chodzi natomiast o Antoniusa Clevelanta, no to jest typowy gość do obrony. Gdzieś na YouTubie widziałem filmik, gdzie praktycznie miażdży Wigginsa. Jest to warto zobaczyć, bo naprawdę 4 razy praktycznie mu bierze piłkę z rąk. Więc ma koleś potencjał, grał 17 meczów w NBA. No nie ma jeszcze zbyt wielkiego doświadczenia, ma w miarę solidną trójkę. Myślę, że Chicago będą próbowali go wykorzystać jakiegoś roleplayera, żeby ewentualnie pobronić chwilę na czołowym, jakimś obwodowym zawodniku przeciwnika. Ale no to też raczej gość do garbage time'u. Jeśli chodzi o Alekinsa, to jego jako potencjalnego playmakera chyba w ogóle dyskwalifikuje fakt, że w NCAA, gdzie Bartek, chyba jak z tobą rozmawiałem, podkreśliłeś, tak, że pewne statystyki mogą być przekłamywane przez to, że często się broni strefą, to on grając, mając piłkę w ręku, w przeliczeniu na 36 na 40 minut, nie pamiętam teraz jak to jest w tych statystykach NCAA, ale w przeliczeniu na te 36 czy 40 minut traci prawie 4 piłki i to jest statystyka właśnie z koledżu. To jest masakra, 4 straty w NCAA to jest cholernie dużo. Natomiast jeśli chodzi o tego Antoniusa Clevelanda, to moim zdaniem, głęboko wierzę, że w jego przypadku to przejęcie kontraktu to jest tylko i wyłącznie teraz takie zapchanie tego 15 biednego miejsca w rotacji i jego przygoda skończy się gdzieś tam w połowie września. Może jeszcze jakoś po środku pre-season, bo rozmawiamy o tym, że te uzupełnienia składu, jakich w tym momencie byśmy potrzebowali w rotacji, to powinny być uzupełnienia, które nam dają albo jakość, albo jakąś tam rutynę, doświadczenie, czyli ewentualne podpisanie weterana. A ani jeden, ani drugi zawodnik z tych wymienionych nie dają nam tak naprawdę nic. No, z całą sympatią dla tego Alkinsa, bo wydaje się mega atletą, jest fajnie się go ogląda. Natomiast to nie będzie żaden chyba upgrade dla tego, co już mamy w tym momencie w rotacji. Dobra, bo poleciałem w monolog, aż za długo gadałem. Kończymy temat nowych obrońców i pogadajmy trochę o tym, co może czekać Chicago w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Waszym zdaniem, patrząc na to, co w tym momencie już mamy na papierze w rosterze, patrząc na to, jak wygląda wschód, to Chicago w tym roku gra o playoffy. Tak jak zresztą Zach LaVine powiedział w wywiadzie chyba przedwczoraj, że wschód jest w tym momencie taki trochę bezpański i my chcemy powalczyć, tak? Chicago będzie grało o playoffy, czy jednak tankujemy, tak nieśmiało będziemy na tym 11, 13 miejscu na wschodzie i lecimy po jak najwyższy pik. Jak to, Marek, widzisz? Czy tutaj wydaje mi się, że ten sezon to w zasadzie będziemy grać o zwycięstwa. To tak bym zaczął. Na pewno sezon zaczniemy po prostu próbując grać jak najlepiej. I ja ogólnie uważam, że Chicago, patrząc po tym, jaki jest roster i jakie są jakby perspektywy na ten sezon, Chicago ten sezon będzie traktować jako sezon do selekcji. Mamy 12 zawodników poniżej 25 roku życia. Nie mamy już praktycznie żadnego weterana. Jest najstarszym zawodnikiem, jest u nas Omer Asik, jest Robin Lopez, który ma 30 lat. No to nie są zawodnicy, którzy będą pomagać tym młodszym budować pewność siebie, budować doświadczenie, więc wydaje mi się, że nabraliśmy tak dużo młodych zawodników perspektywicznych, którzy mogą przydać się także jako roleplayerzy, właśnie Alkins czy Cleveland to są typowe takie strzały, żeby sprawdzić, na co stać tego zawodnika. Anusz okaże się wartościowym gościem i Anusz to będzie taki wyższy jak Nwaba. Też braliśmy gościa w ciemno, który no nie imponował wtedy umiejętnościami, a w Chicago pokochaliśmy go, więc wydaje mi się, że ten sezon jakby nie będzie miał na celu wejścia do playoff. Jeżeli to się uda, wydaje mi się, że to będzie efekt uboczny. Jeżeli wypali to wszystko, będą grali na tyle dobrze, nie będzie kontuzji, no to jak najbardziej. Wschód jest na tyle słaby, że nie ma ekip, które w tym momencie można by szczelić pewną ósemkę. Ja myślę, że 6 ekip, tam mam na myśli Sixers, Celtics, Raptors, może Bucks, Wizards, Indianę,
no to będą ekipy, które prawdopodobnie będą biły się o te pierwsze miejsce. Natomiast Chicago jest na równym poziomie z pozostałymi ekipami i mając ten swój potencjał, będąc zdrowymi, mogą jak najbardziej powalczyć o playoffy, więc wydaje mi się, że nie będzie to celem, ale może tak wyjść. I nie wydaje mi się, że tankowanie się jakoś bardzo opłacało, bo te, chociaż te procenty są dużo mniejsze niż w poprzednich latach. Dlatego jakby taki bardzo mocny tanking kompletnie się nie opłaca, ale jeżeli mielibyśmy być na pograniczu, nie wiem, na 8, 11 miejsca, to być może wtedy faktycznie warto odpuścić parę meczów, żeby jednak uczestniczyć w drafcie. Janusz, pamiętajmy, że Rose'a wyciągnęliśmy, mając tam około 2% szans na to, więc czemu historia miałaby się nie powtórzyć. Natomiast jeśli chodzi o jakieś zbieranie pieniędzy na All-Stara, dalej uważam, że ten sezon jako jest sezonem do selekcji. Przyszły wciąż nie będzie sezonem, żebyśmy faktycznie mieli o coś grać, więc wydaje mi się, że te pieniądze warto by wydać na jakichś wartościowych weteranów. Nawet po to, żeby po prostu je wydać, bo i tak trzeba, a coś, co przyniesie zespołowi korzyść w przyszłości. Bartek, tutaj trochę nawiązując do tego, co powiedział Marek, ty też widzisz, że na wschodzie jest aż 6 ekip, które się będą biły o te najwyższe miejsca. Czy widzisz jednak tylko i wyłącznie 4 zespoły, które mają pewne tak jakby 4 miejsca, 4 pierwsze miejsca na wschodzie, a pozycja 5., 6. i dalej to jest na ten moment coś otwartego i coś, co będzie zależało po pierwsze od szczęścia, po drugie od braku kontuzji, bo ja nie ukrywam, dla mnie w tym momencie na wschodzie istnieje Toronto, istnieje Boston, istnieje Filadelfia, istnieje Indiana. Dla mnie to jest murowani kandydaci, przynajmniej na ten moment, na dzień dzisiejszy, nie? Do top 4, a patrząc na to, co się dzieje dalej, to nie przekonuje mnie ani Waszyngton, nie przekonuje mnie w tym momencie absolutnie Milwaukee i Bartek. Dawaj teraz ty. Ja powiem, że nie widzę nawet tego, co może się dziać poza pierwszą trójką, bo ja powiedziałbym, że jest Filadelfia, jest Boston i Toronto i to są takie pewniaki, bo nikt nie mówi, że to jak się fajnie oglądało Pacers w poprzednim sezonie, to samo będzie kontynuowane w tym. No, to jednak jest, to musi być regularność, to muszą być drużyny, które no już spodziewamy się po nich, że pokażą odpowiedni poziom, a Pacers tak naprawdę to był taki przełomowy rok dla nich i nie jest powiedziane, że nie obniżą lotu, dlatego ja bym powiedział, że może pierwsze 3-4 miejsca w zależności od tego, jak się będzie to wszystko układało, jak się zgrają te drużyny, czy będą zdrowe, to będzie raczej taka poza naszym zasięgiem, ale wszystko już nawet ja bym powiedział, że powiedzmy 5. spot jest w naszym zasięgu, ale równie dobrze może to być 13., więc to jest, chyba to jest taka definicja wschodu na ten sezon i nie wiem, czy tankowanie w ogóle by było opłacalne, bo to nie będzie głęboki draft, przynajmniej nie wydaje mi się. Znaczy, tutaj tankowanie to będzie, mówię, dużo przypadku i dużo pecha, nie? Bo patrząc na przykład na poprzedni sezon, to mieliśmy w grudniu w Chicago, najpierw mieliśmy serię bodajże 8 czy 10 porażek, to było na przełomie listopada i grudnia i po tych spotkaniach, jakoś po Mikołajkach, nawet my pisaliśmy wszyscy, że o, Chicago już jest murowanym kandydatem do top 3 draftu, już widzieliśmy właśnie tutaj Aitona albo Marvina Bagleya, a tutaj nagle do rotacji wrócił Nikola Mirotić. Chicago wygrało 8 spotkań z rzędu i w przeciągu praktycznie 2 tygodni z toku myślenia po top 3 draftu, wtedy chyba też zacząłeś się interesować opisywaniem tych graczy, tych prospektów z college'u, zaczęliśmy myśleć o tym, czy uda się na przykład uniknąć 7 albo 8 miejsca na wschodzie. I ten sezon może być podobny. Jak zaczniemy sezon od 2, 3, 5 spotkań, które zagramy fajnie i na przykład wygramy 3 z 4 czy tam 5 z 6 i ta młodzież poczuje tak jakby trochę krwi, to oni sami mogą już potem nie widzieć sensu, żeby nie wiem, pewne rzeczy szlifować, żeby pewne rzeczy, żeby jakoś sztucznie rotować składem, tylko po prostu jechać i ugrać jak najwięcej tym, co mamy. Nie wiem, zgodzisz się? Tak raczej będzie. Zobaczymy też, kto zacznie w pierwszej piątce ten sezon. Czy Lopez będzie wychodził, czy szybko dostanie Wendell szansę. Jak Wendell się sprawdzi, to czy wytransferujemy Lopeza? Ja bym chciał, żeby Lopez został w drużynie, może nawet na nowym kontrakcie za mniejsze pieniądze jako weteran, bo to jest jednak osobowość fajna w szatni.
No i potrzebujemy weteranów, samą młodzieżą się niczego nie ugra, zwłaszcza jeżeli przyjdą nam już mecze w playoffach, gdzie doświadczenie będzie kluczowe. No zobaczymy, pewnie dużo będzie zależało od tego, tak jak mówisz, jak się zacznie ten sezon, gdzie to wszystko będzie zmierzało. Ale jeżeli nie jesteśmy w stanie zatankować po top 5 pick, to w tym drafcie chyba nawet nie ma co się w to bawić. Trzeba zagrać na maksa, potraktować ten sezon może nie tak jeszcze super poważnie, ale zobaczyć, kto się sprawdzi. I po prostu, żeby to był pierwszy sezon, po którym już wyciągniemy konsekwencje. Odsiejemy tych, którzy się nadają, od tych, którzy się nie nadają. Innych się powymienia, trzeba będzie pomyśleć też nad kontraktami. Kiedyś trzeba będzie zaoferować duży kontrakt dla Lauriemu. Ciekawe, co z Danem. Zaki już podpisał, nie wiemy, jak się sprawdzi Jabari. Może się okazać, że będziemy musieli wyłożyć tyle pieniędzy na własnych zawodników, że nie starczy nam na All-Stara, na którego tak podobno oszczędzamy, więc to wszystko jest sytuacja rozwojowa i to od tego, jak się młodzież rozwinie, no od tego zależy, czy będziemy próbować w ogóle kogoś rekrutować. Zach się tak odgraża, że on chce tutaj sprowadzać graczy, ale no nie wiem, na razie jesteśmy chyba za słabą drużyną i nie mamy gdzieś tam, no ciężko jest nam zapewnić cokolwiek takiej gwieździe, a Zach jeszcze też nie jest zawodnikiem, który jest jakąś siłą przy rekrutacji, a wydaje mu się chyba, że jest. Zobaczymy. To jego duże ego ma swoje plusy, ale ma też duże minusy. To już też ten temat poruszaliśmy. Ja strasznie boję się jakichś potencjalnych zgrzytów na linii właśnie Zach Jabari i Zach przede wszystkim Chris Dunn, bo Zach to będzie tak jakby druga opcja na parkiecie, druga opcja do kozłowania, druga opcja do przytrzymywania piłki i już w tym sezonie były jakieś tam akcje, były jakieś niejasności na linii Fred Hoiberg właśnie z Zakiem, że ten nie chciał pogodzić się ze swoją rolą na parkiecie, kiedy grał razem z Danem. No ale oby to by było tylko i wyłącznie moje jakieś tam krzywe domysły. A co do tankowania, to umówmy się, tankowanie miałoby sens jakby odpukać w pierwszym miesiącu cokolwiek z nogami zrobił sobie właśnie albo Lawin, albo Parker. Co miejmy nadzieję nie będzie miało miejsca oczywiście. No zobaczymy, jeszcze jest Hutchison, który musi dostać swoje minuty, ja bardzo na niego liczę, nie wiem, czy nawet nie bardziej niż na Parkera. A co do tego, jak się podzielą piłką, to chyba sam, to było chyba w tym artykule, który napisałem o Jabarim, że on po tym powrocie ostatnim po kontuzji wcale tak często nie był graczem z piłką, jeżeli chodzi o cały ten system Milwaukee, on dużo grał off-ball, więc to może wcale nie być problem, bardziej właśnie bym się martwił o Zaka i to, jak bardzo on chce mieć tą piłkę w ręce, bo były takie sytuacje w zeszłym sezonie, nie wiem czy pamiętacie, wręcz jak Chris Dunn rozgrywał akcję, to Zach stał z boku i nawet nie próbował się podłączyć, ewentualnie gdzieś tam pokazywał, że chciałby piłkę i często był omijany i wyglądał na takiego No sfrustrowanego to tym właśnie faktem. przed momentem o tym mówiłem, nie? I tutaj też był taki delikatny konflikt. To trwało bodajże 2-3 mecze. Delikatny konflikt na linii właśnie Hoiberg-Lawin, że ten nie chciał pogodzić się ze swoją rolą i faktem, że tym, który ma piłkę najczęściej, najdłużej, tym, który rozgrywa, kreuje, jest tylko i wyłącznie Dan. Dan i koniec, kropka. No, jak dla mnie bardzo dobrze, że to Dan ma kreować akcję. Moim zdaniem też. Mam nadzieję, że mimo, że jest o nim taka cisza tego lata, to on tam gdzieś sobie grzecznie, żmudnie, solidnie przepracowuje to lato i zrobi kolejny krok do przodu. Marek, bo ciebie jakoś absolutnie nie ominęliśmy, ale gdzieś tam z uboczu nas słuchasz. My już się z Bartkiem dogadujemy i potrafimy już prowadzić jakąś dyskusję. To Marek, ty zaczynasz ostatni temat. Trochę się tego lata działo, nie tylko w Chicago. Jak oceniasz ruchy transferowe w perspektywie całej ligi i twoim zdaniem, kto zrobił najlepsze ruchy, kto był najbardziej aktywny i najbardziej efektywny na rynku? Gdzie w tym widzisz właśnie byki? Jeśli chodzi o transfery, o rynek, to, co działo się w wakacje, no to przede wszystkim myślę, że dużo więcej niż na wschodzie działo się na zachodzie. I tutaj wiadomo, Lakers i ich zrobienie, nie wiem, gangu LeBrona z
zawodnikami. Niestety jak co roku na zachodzie. No, wydaje mi się, że przez to Lakersi są drużyną, która na pewno najwięcej zyska w tym off-season i na pewno ich pozycja się poprawi najbardziej. Aczkolwiek czy to już jest drużyna gotowa na walkę o cokolwiek, to nie mam jeszcze przekonania. Golden State Warriors wykonali genialny ruch z Cousinsem, jest to dla nich mega wzmocnienie za praktycznie żadne pieniądze, żadnego ryzyka nie ma, bo myślę, że wydaje mi się, że tam jest tak już uporządkowana szatnia i taka tam jest hierarchia, że nie ma opcji, żeby DeMarcus był w stanie zepsuć atmosferę, więc to jest tylko plus, więc Golden State Warriors są pewniakiem. Nawet patrząc na ostatnie bukmacherskie typy, no to jest 1,56 na to, że Golden State zdobędą mistrzostwo. No. I to jest chyba najniższy kurs na mistrza NBA przed sezonem od momentu, jak Chicago zdobywało mistrzostwo. No właśnie, no i wydaje się, że tutaj tylko jakieś plagi odpukać kontuzji mogłyby spowodować, że Golden State nie będą mieli mistrza, ale mam nadzieję, że wygrają sportu i będzie wszystko sprawiedliwie. Jeśli chodzi o jeszcze Houston Rockets, to jest jedna drużyna, która mogłaby się coś postawić. Teraz podpisali Capelę za całkiem rozsądne pieniądze. Utrzymali Paula. Myślę, że mają skład, żeby z nim powalczyć, więc oni też w miarę dobrze skończyli ten off-season. No tam strata Arizy, no to jest... Wydaje mi się, że będą w stanie jakoś to nadrobić i nie będzie aż tak bolesne w ostatecznym rozrachunku. A chociaż i tak nie wydaje mi się, żeby mogli powalczyć z Warriors. Parę drużyn na zachodzie spadło gdzieś tam, raczej większość utrzymało swój poziom. Nie widzę jakiegoś takiego większego skoku niż Lakersi. Natomiast jeśli chodzi o wschód, no to tutaj już troszkę rozmawialiśmy, że cztery drużyny, trzy są tak faktycznie naprawdę silne, ale to też jest bardziej jakby konsekwencja poprzedniego sezonu niż jakichś ruchów transferowych. No największym ruchem to jest wiadomo przyjście Kawhia do Raptors, którzy przez to jakby mogą grać dojrzalej, mają, według mnie jest lepszym zawodnikiem niż DeRozan, na pewno rozsądniejszym i bardziej wartościowym po bronionej stronie parkietu. Cleveland spadają, no bo pozbycie się LeBrona, no to od razu stawia ich raczej gdzieś na poziomie Chicago, ja myślę, więc to będzie drużyna, która też będzie być może walczyć o playoffy, chociaż zobaczymy. Swoją drogą z Leonardem chyba faktycznie musiało się coś tam z głową niedobrego stać. Jak na tym etapie kariery mówi, że jego ulubionym graczem jest Carmelo Anthony. Żeby się nie wzorował bardziej jeszcze na nim, bo już troszeczkę drama była. A zobaczymy dalej, jak czy zagra w ogóle w tym sezonie. Mam nadzieję, że zagra, ale jak będzie grał, czy będzie na tyle dojrzałym zawodnikiem i profesjonalistą, że mieliśmy już melodramy, teraz będą... Leodramy. To też już chyba w Polsce mieliśmy kiedyś w innym sporcie. Natomiast jeśli chodzi o Chicago, no Chicago tutaj szału, prawda, nie było. Wykonali te rzeczy, które musieli. Kontrakt dla Sacramento, dla Zaha był jeszcze w rozsądnych pieniądzach, więc myślę, wydaje mi się, że to był dobry ruch, że go wyrównali. Jabari Parker dla mnie to jest genialny ruch Formana i po prostu mega się jaram tym ruchem. Sprzedaż koszulek to będzie coś, co na pewno Chicago wyjdzie na plus, więc kasowo już są do przodu. Te 20 milionów musieli w kogoś zainwestować, czemu nie w kogoś z Chicago. Super ruch. Jabari miał świetne playoffy w Milwaukee, więc być może jest szansa, że wróci do dobrej formy. Kontrakt jest niegwarantowany w przyszłym sezonie, więc w razie czego po prostu nie zostanie przedłużony, więc to jest super ruch. No a teraz te ruchy, które w ostatnich dniach się dzieją, czyli podpisanie Archie Diakono, czy Clevelanta, czy Alkinsona, to jest takie uzupełnienie składu. No troszkę szkoda straty Nuaby, który no, był naprawdę walczakiem i był świetnym roleplayerem, ale być może no, nie, chciał większe pieniądze, a Chicago nie chcieli w niego inwestować, więc postąpili tak, jak uznali najlepiej, nie wiem. Wydaje mi się, że wiele to jakby nie zaszkodzi Chicago, będą w stanie pokryć pozycję Nuaby i jego rolę w zespole. Wydaje mi się, że w zasadzie nie wykonując żadnych znaczących ruchów poza Jabari Parkerem, Chicago poprawili swoją pozycję znacznie, więc wydaje mi się, że możemy oceniać ten sezon jako jeden z lepszych, patrząc, że ostatnie lata raczej nas nie rozpieszczały w tym aspekcie, więc oceniam jak najbardziej pozytywnie. No to prawda, bo w ostatnich latach jak udawało się kogokolwiek podpisać, już nie mówimy tutaj o pieniądzach, czy to duże, czy małe pieniądze, to raczej byli to gracze już wysłużeni. Nie zawodnicy, którzy dopiero mogą co zrobić w karierę i mogą wejść w swój prime, tylko raczej ci, którzy swój prime mieli x lat temu. Dlatego nawet patrząc tylko i wyłącznie na to, te ruchy
te ruchy mają sens. Bartek, a twoim zdaniem, kto by poczynił najlepsze kroki, żeby zagrozić Golden State, bo że Golden State zrobiło dobre ruchy, już wiemy. Ewentualnie kto zrobił coś, kto popełnił największe fuck-upy. No Golden State to chyba nikt nie zagrozi, zwłaszcza jeżeli Cousins wróci zdrowy i będzie grał na takim poziomie, do jakiego nas przyzwyczaił. Nawet jeżeli to by miało być tylko przez rok, jeżeli Cousins chce zdobyć pierścień, no to myślę, że w tym roku tym bardziej będzie ciężko o pokonanie Golden State. Podoba mi się to, co zrobiła Oklahoma. Oklahoma pozbyła się Melo, wrócił Paul George, podpisali chyba ponownie Granta i chyba jeszcze Noel do nich przyszedł, o ile się nie mylę. Tak. Więc tutaj Oklahoma pozbyła się raka w szatni i całkiem nieźle się dozbroiła. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać i jak będzie wyglądała współpraca Westbrooka z George'em, kiedy nie będzie już między nimi Melo. No jest oczywiście LeBron w Lakers. No podobno mówiliście, że kto zgarnia LeBrona, ten wygrywa free agency, ale myślę, że to jest kwestia roku albo jeszcze dłużej, bo pozostałe jakby wzmocnienia Los Angeles to są takie krótkoterminowe opcje moim zdaniem, żeby przeatakować wolnych agentów za rok. To ma być taka faza przejściowa, może też zobaczyć, co ci młodzi są warci, którzy są koło LeBrona i dalej będą próbowali coś budować w przyszłym off-season. Rockets na pewno fajny kontrakt dla Clinta Capelli, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jednak Rockets będą słabsi niż rok temu. Bo jednak strata Luka Mbamute to jest dobry defensor, jeszcze Trevor Ariza odszedł, to na pewno ich zaboli. To trzeba mieć na uwadze, bo nie można się zachwycać tylko tymi podpisami, ale też roleplayerzy solidni odchodzą. Co jeszcze? Indiana na pewno, Tyreek Evans to może być fajne wzmocnienie, jeszcze Doug McDermott, jakkolwiek by nie grał z ławki, może czasem odpalić fajny mecz, u nas też mu się zdarzało, więc zobaczymy, może też Doug znajdzie gdzieś swoje miejsce w NBA. I powiedziałbym, że Toronto jednak, myślę, że będą stratni na tej wymianie z udziałem Kawhi Leonarda i za bardzo podjarali się tym, że mogą go mieć u siebie. Nie do końca przemyśleli ten ruch, bo okaże się jeszcze, że będą go mieli u siebie przez rok, a za rok nie będą mieli ani Demara DeRozana, ani Kawhi Leonarda i no co, pozostanie im chyba przebudowa, no bo Kyle Lowry sam tam nic nie zdziała. No a co do Chicago, no to chyba byłoby jedno z takich ciekawszych lat. Nie pamiętam takiego ciekawego lata, kiedy mieliśmy fajnych ruki, którymi się mogliśmy ekscytować, mieliśmy sytuację z Zakem, która też gdzieś tam nas zajmowała, zastanawialiśmy się, co się stanie dalej. Niespodziewanie lub spodziewanie doszedł Jabari Parker. Pozbyliśmy się Nwaby, gdzie każdy myślał, że taki gość zostanie. Próbujemy zastąpić go jakimiś innymi zawodnikami. Zobaczymy, no na pewno ciekawe lato i ciekawy sezon przed Chicago. W NBA raczej mniej ciekawy. Myślę, że paradoksalnie ciekawszy będzie wschód właśnie ze względu na to, że nie mamy zielonego pojęcia, co tu się wydarzy, niż zachód, gdzie koniec końców będą się wszyscy bili między sobą, a do finału NBA wejdą Golden State. Obym się mylił, ale raczej tak będzie. To takim słowem zakończenie powiem od siebie, że będę bardzo uparty i powiem tak, że jak nie jestem, przez całą karierę nie byłem mega fanem LeBrona, natomiast uważam, że z paru względów ten jego ruch przejścia do Los Angeles, to jest oczywiście moja subiektywna opinia, to jego przejście do Los Angeles to już na samym starcie jest małe ryzyko, a on sam może po pierwsze bardzo dużo zyskać do swojego legacy, jeśli Lakersi, którzy od lat są w czarnej dupie, nagle staną się, nie wiem, trzecią, szóstą siłą na zachodzie. Oczywiście mogą być na ósmym, mogą być te też niżej. Natomiast zachód też chyba będzie wyrównany od tej pozycji 4 w dół. Nie widzę dużo mocniejszych zespołów od na przykład Los Angeles. Po drugie, Lakersi z miejsca, tak samo po latach, stali się ponownie pierwszą drużyną Los Angeles. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że Lakersi zdystansują Clippers w tym roku, zarówno jeśli chodzi o wynik sportowy, jak i o te wszystkie inne tematy. Jeśli chodzi o ruchy na wschodzie, na zachodzie, to ode mnie będzie bardzo krótko. Na zachodzie najlepsze ruchy zrobiło Los Angeles Lakers, dlatego że jest tam LeBron i dlatego że Lakersi z klucza stają się po latach ponownie najlepszym zespołem w Los Angeles.
nie Clippersi, a Lakersi. I jest tak, jakbyś powinno, jak było od zawsze, tak naprawdę w lidze. Na wschodzie najlepsze ruchy zrobiło Boston, bo Boston nie zrobił praktycznie żadnych ruchów. I Boston, który był mocny w tym roku i w tych playoffach bez Irvinga i bez Haywarda, dla mnie są murowanym kandydatem do finałów NBA w przyszłym roku. Bartek podsunął tutaj po cichu temat, żebyśmy wytypowali swoje czarne konie w obu konferencjach i ja osobiście jestem bardzo ciekawy, jak mogą wyglądać ponownie zdrowi Memphis Grizzlies z duetem Gasol, Jaren Jackson Jr. jako frontcourt. Na pewno nie jest to zespół, tak jak Memphis nas przyzwyczaiło, do top 4, top 5 zachodu. Natomiast wydaje mi się, że po tym, jak w tym sezonie Memphis było zespołem, którego nie dało się oglądać i pokazały to mecze czy z Chicago, czy z kimkolwiek innym, ich po prostu nie dało się oglądać. Dobrze grający Mark Gasol zostawał siłą ściągany z parkietu, wkurwiał się na wszystkich od trenera po zawodników. Memphis grało antykoszykówkę, robili wszystko, żeby pójść w tym drafcie jak najwyżej. Miejmy nadzieję, że im się to opłaciło, bo Jaren Jackson to chyba top 3 moich ulubionych zawodników po lidze letniej i wygląda naprawdę mega, mega, mega ciekawie. Ktoś na Twitterze fajnie napisał, że najpiękniejsze w Jarenie Jacksonie juniorze jest to, że nawet jak jest chujowe, to jest piękne na parkiecie i tak może być naprawdę. Natomiast na wschodzie takim czarnym koniem to nie może być chyba nikt inny jak Filadelfia. No, Filadelfia w tym roku wygrała 52 spotkania. Wygrali 52 spotkania grając bez swojego pierwszego piku w drafcie w poprzednim roku, czyli bez Fulca. Jeśli Markel Fultz będzie zdrowy, jeśli Ben Simmons podkręci jakieś kolejne rekordy, jeśli chodzi o triple-double, jeśli Joel Embiid będzie zdrowy, bo to jest najważniejsze dla Filadelfii, to Filadelfia może być bardzo, bardzo fajnym konkurentem dla Bostonu i chyba tylko Filadelfia w tym momencie może sprawić, że ten wschód nie będzie nudny. Bo jeśli Filadelfia nie będzie tak dobra, jakbyśmy chcieli, żeby była, no to Boston jest w stanie w 12 meczach przejść playoffy na wschodzie i zameldować się w finałach konferencji. Nie wiem, chłopaki, czy się ze mną zgodzicie. Czy jeśli o mnie chodzi, to na zachodzie czarny koniec to jest dla mnie obóz uchodźców z Chicago, a więc drużyna Minnesota Timberwolves. Będę za nich trzymał kciuki na pewno. Jest to drużyna, która ma mieszankę i młodości w postaci Wigginsa czy Antoniego Townsa i doświadczenia Taya Gibsona czy Derricka Rose'a i oczywiście Jimmy'ego Butlera, Jeff Teague. No to jest ekipa moim zdaniem kompletna, która ma wartościowych zawodników po obu stronach parkietu na każdej pozycji praktycznie, więc ja wierzę, że jak w zeszłym sezonie troszkę przed kontuzję Butlera męczyli się, żeby wejść do tych playoffów, to w tym sezonie będą walczyć o coś więcej, więc ja bym ich nawet widział być może w czwórce, ale to wszystko zależy jak to będzie, jak Thibodeau będzie bardzo ich męczył. Natomiast jeśli chodzi o wschód, to też bym się tu zgodził, że jedynie Sixers to jest taka drużyna, która może naprawdę zrobić progres. Ma młodych zawodników, ma świetnego Simmonsa, jest Embiid, jeżeli nawet oszczędzany potrafił tak grać i jakby takie robić statystyki, myślę, że no to jest mój czarny koń, to jest ktoś, kto może powalczyć właśnie z Bostonem o mistrzostwo konferencji. Ja tak po cichu w ogóle mam nadzieję, że wyścig po statuetkę MVP w tym roku w końcu stoczą pomiędzy sobą wysocy gracze. Mam tutaj na myśli właśnie Davisa i Embiida. Dla mnie to by było... I Markkanena. Markkanen jeszcze nie w tym roku. A może Carter Jr. pobije się o rookie? To obowiązkowo moim zdaniem. A moim zdaniem niestety o rookie nie powalczy, bo nie wiem, czy widzieliście na tym fanpage'u i na stronie Die Hard Chicago Bulls Fans. Ten gość, to w ogóle prowadzi chyba jakiś Hindus, czy jakoś tak, ten fanpage. Oni też robią swoje podcasty, ale z reguły on jest chyba dobrze poinformowany i według jego źródeł jest prawie przesądzone, że starterem na centrze będzie Lopez
i najprawdopodobniej Lopez tym starterem będzie do przełomu grudnia i stycznia i wtedy zostanie wymieniony. Ewentualnie wtedy właśnie rolę startera dostanie Carter. Chyba że Carter te 20-25 minut z ławki przez pierwsze 30 spotkań wykorzysta, robiąc właśnie jakieś 3 bloki, 10 zbiórek na mecz, no to bezdyskusyjnie będzie w walce o Rookie of the Year. Poza tym Aytona też będą promowali na siłę znając życie. Tylko że będą promowali Aytona i Ayton będzie pompowany, ale z drugiej strony Devin Booker dali mu takie pieniądze, a jest takim gówniarzem, że musi, moim zdaniem musi mieć swoje rzuty i nikt tutaj nie będzie myślał o tym, żeby Aytona przypadkiem robić jako pierwszą opcję już w jego pierwszym sezonie, a Booker te 20-25 rzutów co mecz będzie pewnie oddawał. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieć w S5 w najlepszej piątce na koniec sezonu, naszego rookie też będziemy zadowoleni. Nie, no to na pewno. Tak jakbyśmy zadowoleni w tym roku. To jest moje minimum wymagań dla Cartera Juniora. Bartek, a ty powiedziałeś o swoich faworytach i o ruchach? O ruchach tak, o faworytach nie. Znaczy o czarnych, koniach obu konferencji, to na zachodzie moim takim czarnym koniem Denver Nuggets. Myślę, że oni mogą sporo namieszać i będzie ciekawie. Już w zeszłym roku otarli się o playoffs. W tym myślę, że do nich wejdą. Oby tak było. Jestem ciekawy, jak ta drużyna się będzie rozwijała i co się stanie z Michaelem Porterem Juniorem, który może za rok dopiero wejść do NBA, ale na pewno jeżeli będzie zdrowy, to też swoje doda tej drużynie. A na wschodzie no nie może być inaczej. Oczywiście, że Chicago Bulls. Myślę, że playoffy w tym roku. Więc mówiąc o czarnych koniach, miałem na myśli ekipy, które nie było ich w playoffach w tym sezonie, a mogą pojawić się w przyszłym, więc tak bym stawiał. Denver i Chicago mogą namieszać odpowiednio w swoich konferencjach, mam nadzieję, że tak no to będzie. Patrząc, idąc tymi kryteriami, to na wschodzie Chicago, na zachodzie Dallas. No Dallas też brałem pod uwagę, zwłaszcza po podpisaniu DeAndre Jordana. Dobra chłopaki, nie przeciągając w takim razie, bo już tak nagrywamy prawie 40 minut. Ja serdecznie wam dziękuję i jeśli mamy jakieś niedoróbki, to wszystkich najmocniej, jeśli popełniliśmy jakieś błędy, to wszystkich najmocniej przepraszamy, ale każdy z nas jest od 6 rano na nogach, a aura nie sprzyja, żeby po nastu godzinach w takich tropikach racjonalnie myśleć i się wysławiać. Natomiast miałem to powiedzieć na początku, zapomniałem, to powiem na sam koniec. Z każdym kolejnym dniem, tygodniem to off-season będzie coraz trudniejsze, na pewno będzie się działo coraz mniej za oceanem, tym bardziej, że do podpisania już nie została żadna ciekawa gwiazda, ale mamy sporo pomysłów na byczy podcast, zaczynając od kącika retro. Przechodząc przez to, że chcielibyśmy tym osobom, które nas słuchają, powiedzieć, czemu jesteśmy tak zafascynowani bykami, mimo że od 20 lat, z małą przerwą na MVP sezon Derricka Rose'a, toniemy i ciężko wytłumaczyć niektóre ruchy właściciela i GM-a. Na pewno mamy dużo pomysłów, na pewno będziemy chcieli o wielu rzeczach wam ze swojej też prywatnej strony opowiedzieć. To co, Bartek, serdeczne dzięki. Marek, tobie również dziękuję, że w końcu udało ci się dzięki dzwonić. Dzięki. I miłego,